Kocie mamy, jak wszystkie mamy na świecie, najbardziej kochają swoje dzieci. Kiedy przestanie padać deszcz i zza chmur wygląda słoneczko, kocie mamy wyprowadzają maluchy na spacer. Zapraszam Was do naszego ogródka. Dzisiaj pierwszy raz wyszły na słoneczko. Śpiewały głosami i wreszcie zasnęły. Moje maluchy na szczęście są zdrowe. Za to mruczek choruje. Ma okropną wadę, tak głośno mruczy, że nigdy w domu nie może zasnąć. Teraz wracamy od lekarza, który dał mu lekarstwo przeciw mruczeniu. Dlatego jest tak cicho. Gdzie on znowu pobiegł? Co za utrapienie z tym chłopakiem? Poznajcie moją córeczkę, Musałkę. Dzień dobry, ciociu, Kiziu, Miziu, Ciociu, Pusiu. Nawet Mikuś, ten z dobrego domu, który ma małe rączki.
różowe sukienko i pomarańczowe oczy. A zamiast tak krzyczeć na mnie, będziecie głośniej posłuchać kocie muzyki. Szkoda, Kuciusiu, że dopiero na to wpadłeś. Gdybyś wcześniej powiedział nam o tym koncercie, może poszlibyśmy razem posłuchać kociej muzyki. Rozmach najbardziej na świecie i martwi się, kiedy nie wie, gdzie jest i się o której godzinie wróci. Dlaczego? Bo jak ktoś powie. Dobrze. Dobrze ci będzie dzieciom też. Pytanie trzecie. Co należy zrobić, jeżeli zgubimy się podczas zakupu w dużym sklepie? Julka się zgłasza. Trzeba zawiadomić ochroniarza.